Dzień dobry, środa 19 czerwca, witamy się z Wami, u nas piękna pogoda, aktualnie 27 stopni na termometrze, ale rano o 9, słuchajcie, w słońcu 44 stopnie Celsjusza, wyjątkowo ciepło, także zapowiada się upalny dzień. Dajcie znać w komentarzu, czy do Was też dotarła taka fala upałów, a my sobie teraz zróbmy gorący poranny challenge, uwaga, łapka w górę, pięknie, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem, a my jedziemy aktualnie. Dzień dobry, miłego dnia. Marzenka skoncentrowana na drodze? Tak, jak zawsze, staram się. Oczywiście, to podstawa. Już teraz patrzę na termometr 28 stopni. No, dzisiaj będzie cieplutko, nie Marzenko? No tak, ty lubisz takie ciepełko. Słuchajcie, słyszę ja to... Ja nie bardzo. Słyszę to od rana. Odkąd, słuchajcie, się wybudziłem przed dziewiątą. No więc ja nie chcę słyszeć, że ty narzekasz. Ja nie narzekam. No. Nie, jest pięknie, jest cieplutko. No, to fajnie. No. A może mówi taki chłodek 44 stopnie, tylko przecież to w cieniu nie będzie aż tyle. No bo Marek mówi, jest lato, powinno być upały. No dobra, to są. Także taki ciepły dzień u nas, gorący wręcz. W prognozach pierwotnie było, że w środę będzie taki apogeum, najcieplej. Potem to się jakoś rozjechało, że na piątek. Tak co, piątek będzie jeszcze cieplej, Marzenko? No słyszałam, że ma być też po 30 stopni. Szczerze mówiąc, nie przyglądałam się ostatnio pogodzie, bo jakoś w telewizji ja tylko oglądam Euro. O, Euro, słuchajcie, wczoraj było nerwowo. Mecz Czechy z Portugalią. A już wszyscy myśleli, że Czechy wygrają. Ale Portugalia się nie popisała, podobnie jak Francja. Także, no, pierwszego gola zdobyli, no to akurat było takie... Gol samobójczy, no bo się piłka odbiła, rykoszet taki, no ale w końcu, no, w ostatnich minutach. No zobaczmy, co będzie dalej. My gramy w piątek, nie? Drugiego gola, ale było to tak niesprawiedliwe. No, żal mi tych Czechów, bo oni naprawdę dobrze grali. Także Czesi jeszcze nic straconego, Polacy nic straconego, wiele jeszcze dużo nic straconego. Jeszcze nie jest do końca wyjaśnione, nie? No, bo dopiero zaczęły się te rozgrywki grupowe i tak dalej. Dzisiaj oglądam na pewno mecz siatkówki Polska. Polska-Włochy. Do którego on leci? O 20:30, także będę... Aha, przełączenie. Dzisiaj pilotować, ale oczywiście w międzyczasie, nie? Ja Wam powiem, Marek to jest taki wielozadaniowy. On po prostu różne rzeczy w jednym czasie. Ale im więcej zadań, tym bardziej zaczynam się gotować. Ale ja Wam powiem, że to tak jest, ja po sobie to wiem, że im więcej rzeczy mam do zrobienia, ale to już troszeczkę z innej strony, to się bardziej mobilizuje. No to tak jest. I po prostu nie ma czegoś takiego, że mi, wiecie, się nie uda, czy nie zdążę, czy tak i tak dalej. Natomiast im mniej się ma rzeczy, tym potem, a to mi nie starcza czasu, a to coś tam. A jak jest więcej tych zadań, obowiązków, to człowiek się jakoś tak spina i daje radę to i zrobi to, nie? No bo tak, słuchajcie, dokładnie jest. Jak chodziłem na studia, jak studiowałem jeden kierunek, to czasu zawsze brakowało. A jak potem były trzy równolegle, powiem Wam, na wszystko był czas. To było fenomenalne. Doba się nagle była z gumy, się tak rozciągła, że... Dzisiaj to podstawa chyba przy tak pięknym słońcu. My jeszcze idziemy po jakieś pieczywo. Dzisiaj chyba na śniadanie wpadnie jajecznica. Bo czuć w lodówce, z tego co wiem, jest cebulka, jest pomidor, jest jajka, są, więc jajecznica będzie idealnym po prostu wariantem. Jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, mianowicie wczoraj jedna z pań z Instagrama napisała: a wy nie możecie jeść śniadania w domu? No bo wiecie, ja mówiłem wcześniej, że idziemy na śniadanie na miasto. No, słuchajcie, my jemy i w domu, i na mieście, ale nie widzę nic złego w tym, że ktoś je na mieście. No każdy je tam, gdzie chce. Wiecie, ludzie na mieście, przecież jak my wchodzimy gdzie jakieś miejsce, to naprawdę. Ale słuchajcie, ja uważam, że w tym nie ma nic złego. Przecież jakby nikt nie jadł na mieście, no to gastronomia by padła. By jej nie było po prostu. Jakby nikt nie robił zakupów w sklepach, tylko wszyscy w internecie, to sklepy by też padły. Chociaż już padają, bo większość osób robi w internecie. Także do końca nie zrozumiałem, o co tej pani chodzi. Napisałem jej, że w czym problem, no ale już nie odpisała. Także nie wiem o co. Mogę się domyślać, w czym problem, ale dobra.
Każdy ma swoje. Także widzicie, wczoraj było na mieście, przedwczoraj było na mieście, a dzisiaj będzie pyszna jajecznica w domu. Wam powiem, że taką jaką jajecznicę robi Marzenka, to uwierzcie mi, w żadnym hotelu, w żadnej knajpie nie podają. Nie jedliśmy. O, przepraszam, ja bym była Marzenko. Jajecznica? I tak są na to dowody w postaci nagrań. Sałatki to tam takie. Jajecznica rzeczy, też była kiedyś. Kiedyś. No, także taka dobra, sytuacja. Jeszcze idę tu do lekarza? O, jeszcze do lekarza idziemy. Szybko się to odbywa. Naprawdę. O, jaki ładny. A wiesz, jaki to jest motyw? Że to się zmieniło. Alicja w Krainie Czarów. Tego nie było ostatnio, słuchajcie. A bo to jest poradnia dziecięca też. To znaczy nie, żebym ja do dziecięcej chodziła, nie? Tylko po prostu... Jedno do drugiego. Tak. Załatwiłam do Wam swoje zlecenie od kardiologa do mojego lekarza rodzinnego. Możemy iść teraz dalej. Możemy iść po bułki, żeby, wiecie, ta jajecznica lepiej w chlebek. A chlebek? No to nawet do domu idziemy. Nie, jeszcze po drodze po ciacho i chyba jakieś owoce. A, bo słuchajcie, dzisiaj ktoś przyjdzie. Przyjdzie osoba, którą wszyscy kojarzycie, znacie. Papiery, nie? No bo to są te urzędowe czasami, sprawy. Tak, urzędowe sprawy i niektórzy naprawdę mają z tym problem. Ja nie wiem, czy my damy też radę pomóc, ale damy. Właśnie musimy coś tam... Od czego jest internet? No. Tam wszystko znajdziemy. Tędy, Mareczku, idziemy. Dobrze. A Marzenka mi tu się w ogóle mówi, że dzisiaj ma debiut, słuchajcie. A mam debiut swojej torebki nowej, urodzinowej. Słuchajcie, jest super. Jeszcze by mi się tu sporo zmieściło. I butelki, ona i kilo kartofli by wlazło. Słuchajcie, jest super. Ja mam często problem z tym, że ja nie wiem, co ja mam z ramionami, że to torebki mi jakoś. Ale mi też zjeżdża, ja muszę przez ten przełożyć. Super leży, może dlatego, że jest tak dociążona, nie? Ale fajnie, no praktyczna, super. Podoba mi się, więc... To najważniejsze, że się wszystko do niej zmieściło, bo wiecie, to jest podstawa, dlatego ja mówiłem. Kupienie Marzence małej torebki po prostu nie ma sensu. Ale ja mam takie małe i też zresztą od Ciebie dostałam. I zawsze przeklinasz. Nie, no ona jest fajna, ale ja muszę wtedy zmieniać portfel na takie, wiecie, na taką portmonetkę. Takie ładne czereśnie po 19 zł, arbuzik 5,90 i truskawka, no 20 zł. Tak jak czereśnie zresztą, bo to widzę końcóweczki. Bardzo ładne. Tu zapachy do mnie docierają, bo ja Wam to muszę pokazać. Proszę, robi się jajecznica, bo czuć cebulka, po którą musiałem jeszcze skoczyć, tak, bo okazało się, że nie ma. Okazało się, że wszystko jest, tylko nie ma cebulki. A naprawdę. Bez cebuli to Ci powiem, to nie jest jajecznica, nie? Nawet do, no ale przede wszystkim to chodzi o pomidory, żeby cebula to była do pomidorów, bo powiem Wam, że pomidory z cebulą po prostu to może być zielona dymka, to może być taka biała, jakakolwiek, ale byle była cebula. A wiesz co, musimy sobie jakieś nasiadanie zrobić? Se? 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 Taką sałatkę, pomidor, ogórek małosolny, cebula. O tak. Nawet to przepis jest na taką. Można na kolację sobie zjeść. Jest fajnie. Przepis na taką sałatkę. I do tego śmietana koniecznie. Proszę, tu macie linka. W opisie filmu oczywiście. W opisie, tymczasem zapraszam na śniadanko, bułeczka z tym. Dobra, ja już tam idę. Popatrzcie, jaka piękna sałata. Sałata już ma ponad tydzień, nie? Tak. A reszta jeszcze jest tutaj, zobaczcie, jak się fajnie trzyma, nie? Nic jej nie jest, proszę bardzo, mokro. Nawet ziemiurek nie ma. Delikatnie podlać i gotowe, nie? No jakby była w lodówce, to już by jej nie było. A ja się przebrałam, bo stwierdziłam, że po prostu jak wejdę w kuchnię, no to tak, tu chlapu, tu tam chlapu i... Ale w sumie wystarczyło nie zrobić jajecznicy, już tu się ciepło robi, to już czuć. No tak, na pewno. Lato, proszę. Ciepełko. Proszę, nakładaj, Marek. No nakładaj, proszę bardzo. Dobra, to wymieniamy. Dobra, ja nałożę, żeby nie było. Słuchajcie, że Marek to ten, który tylko je i nic nie robi przy śniadaniu. Słuchajcie, dlaczego? U nas jest podział. Marzenka startuje, a ja sprzątam po śniadaniu. A ja jem. Razem jemy. Dobra, smacznego. Smacznego. Cała wczorajsza robota, słuchajcie, z montażem daily vloga, którego mieliście okazję wczoraj widzieć, poszła w buty. Bo dzisiaj, słuchajcie, ja sobie chcę zrobić opis Marzence tu. Puszczam film, a on jest po prostu bez głosu. Zero głosu, zero. I wczorajsze 3 czy 4 godziny poszły w dym. Ot tak sobie. No, tak też się niekiedy zdarza. A najgorsze jest to, słuchajcie, że usunąłem wszystko, co miałem z montażu. To była największa głupota, ale już tego w życiu nie zrobię. To już wiem. To była rzecz, którą zrobiłem pierwszy i ostatni raz. Tak, zawsze trzeba trzymać do momentu publikacji, bo zawsze coś się może wysypać. Jest nerwowo ogólnie, bardzo nerwowo. No ja się pocę razy 4 i to nie ze względu na temperaturę. No i jeszcze tak jest, wiecie,
bo ja mówię Markowi, no to najwyżej nie pójdzie ten vlog dzisiaj i nie, absolutnie no nie może być tak, słuchajcie, no tym bardziej, że jest 11. Ale fajnie, wczoraj nad nim siedział tyle czasu, a dzisiaj od 8 do 11, nie ma. 3 godziny. No. A do nas proszę przyszedł gość, babcia Basia. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, miło mi. Miło również, tu proszę, co tu ciekawego podano? Tylko jestem bardzo smutna, bo mój synowy filmik nie wyszedł. No, a babcia mówi, a co, już go widzieliśmy? Nie, nie widzieliśmy go. I byśmy go nie zobaczyli. A szkoda. A tam była niespodzianka urodzinowa dla Marzenki, o której ty nawet nie wiesz. I to dzisiaj ma iść. No i to pójdzie dzisiaj. No mam taką nadzieję. Mam nadzieję. No, także tu, słuchajcie, jest ptyś, choćby grało i grzmiało. To jest makowiec, ten makowiec ładny, malinki, ciemny, ale słodziutki, rewelacyjny. Kawka się robi nerwowo. Jest, ja już kawy nie potrzebuję, ja już nic nie potrzebuję. Ja to jedynie, co bym potrzebował, to się po prostu teraz, nie wiem, zimnie może wodzie. Czegoś na ochłodę. Słuchajcie, dobrze, na całe szczęście, że nie usunąłem tych plików z telefonu. To było, to jest jedyne rzecz, bo inaczej wczorajszy dzień by zniknął i wyparował. Ale dobra, ja się, słuchajcie, teraz biorę za montaż. Uda się coś. Ja, wpiszmy, jak odzyskać dźwięk. No nie odzyskasz, bo on ścieżki w ogóle nie wyrenderował. Do góry pod. Nie, bo on jej nie wyrenderował, nie wiadomo czemu. Także ja, słuchajcie, znikam, Marzenka przyjmuje teraz tego daily vloga, co nagra to wasze, czego nie nagra to nie wasze, a ja biorę się za montaż. Mam nadzieję, że do drugiej się wyrobię. Także teraz będę się spinał i mnie nie ma. Abonent czasowo niedostępny. No. My ci nie będziemy przeszkadzać. I tego się trzymajmy. Właśnie teściowie poszli, rozkminialiśmy z nimi urzędowe papierki, ale powiem wam szczerze, czekajcie, że to nie jest prosta sprawa. Niby, wiecie, wszystko po polsku i tak dalej, ale jak się tak głębiej wczytać, no to trzeba tu więcej czasu poświęcić na zrozumienie treści i tego, co poprawnie pisać w którą tabeleczkę. A tu jest jedna gwiazdka, a tu są dwie gwiazdki, a to dotyczy płatnika, a to nie dotyczy płatnika i tak dalej, i tak dalej. Także trochę żeśmy się nagłówkowali. Natomiast jeżeli chodzi o całość, to żeśmy wypełnili później, to było ok. Tylko co? Marzena się pomyliła, wpisała źle cyferki z numeru PESEL. No i była pomyłeczka, ale stwierdziliśmy, że damy parawkę. I no właśnie, czekajcie, tylko sobie to nastawię. Damy parawkę, no i chyba przejdzie. Jak nie, to jeszcze raz będziemy pisać. Dobra, ale jeżeli chodzi o urzędowe sprawy, to papiery, dokumenty, wypisywanie ich, no to faktycznie jest to czasami niezła zagwozdka. Pomimo tego, że na przykład są teraz takie formularze przykładowe, wzorcowe, które nas kierują, a co wpisać poszczególne rubryki, ale czasami są takie, no właśnie, takie pisma, które no, trzeba bardziej prześledzić. Tymczasem, słuchajcie, babcia Basia przyniosła coś bardzo fajnego. U nas na nagraniu też już Marek robił chyba, nie? Ty nagrywałeś, ty robiłeś ogórki. Tak, jeszcze przyniosła ogóreczki. Ogórki. Babcia przyniosła ogórki małosolne. Nie jeden słoiczek. Dwa. Ja już to sobie zobaczcie. Zaraz sobie zapodam na wizji. A co? To jest lepsze niż czekolada. To jest lepsze niż ptysie. Naprawdę bardzo dobre. A i jeszcze stwierdziła, że musi pocieszyć chorobitka, ale też róbcia. Przyniosła dla nich ulubioną kolbę. Brokołowo-różaną. One to uwielbiają. Słuchajcie, George i Rupert taką kolbę potrafią opędzlować w jeden dzień. Bardzo im to smakuje, przypadło im to do gustu. Także zabieramy, ale ten ogórek jest przepyszny. Polecam wam nasz przepis, który jest i Marek wam tu podlinkuje. Ogórek zjedzony, ale chciałam się tu jeszcze odnieść do komentarzy. I na Instagramie, i tutaj na YouTubie pisaliście komentarze do mnie, Marzena, ta sukienka jest super, że fajnie w niej wyglądasz, że fajna sukienka, że super, ekstra. Nawet mężczyźni tu pisali, to znaczy, no jak widzę po awatarze, nie? Także
Z dużym prawdopodobieństwem w niej wystąpię na spotkaniu rodzinowym. Nie mówię, że na 100%, bo różnie bywa, ale być może ma być bardzo ciepło. Wprawdzie my jesteśmy w lokalu klimatyzowanym, no ale wiecie jak to jest. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za komentarze. Tu nie chodzi o to, że pisaliście tylko, że jest super. W ogóle, no moglibyście też odradzić mi, nie? I to bym też uznała za no dobry komentarz, bo tu chodzi też o takie spojrzenie z innej strony, jak ktoś nas widzi i że no nie do końca mi pasuje. Także zawsze takie komentarze są dla mnie bardzo cenne, czy pozytywne dla mnie, czy negatywne dla mnie, ale wnoszące coś w tym znaczeniu. Tak, że one mi coś pokazują, że marzę na nie do końca ten fason, nie do końca te kolory i tak dalej. Tymczasem zmywarka się myje, Marek, powiem Wam, że ma dzisiaj tak zryty humor. Humor ma taki wisielczy, że dajmy mu łapkę w górę i teraz uwaga, łapeczka, no, Marek. Ale co ja jeszcze wczoraj mówiłem? Daliśmy Ci łapkę, bo Marek jest tak po prostu zdołowany. Nie, wkurzony po na prostu, siebie. Znaczy może wkurzony, ale mówiłam mu, Marek nigdy się nie wyrzuca materiału, dopóki go nie dodasz, dopóki on nie pójdzie. Różnie bywa, słuchajcie, no maszyny są zawodne, komputery jakie by nie były, najlepszej klasy jakości, po prostu coś się lubi spipcyć. No i wtedy jesteście ugotowani, tak brawo, jak dzisiaj, Marek. Zrobione. Wow. Słuchajcie, sraczka, jak nie wiem, co dało się zrobić, ile? 2,5 godziny. Ale trzeba przyznać, że ja już ten materiał znałem częściowo na pamięć. Wiedziałem, co gdzie jest i było łatwiej, nie? No bo go w sumie trzeci raz miałem okazję oglądać, no. Ale jest zrobione, także teraz to się renderuje, sprawdzimy, czy jest Dźwięk. Czy jest głos, czy jest Ale dźwięk? Pamiętasz, słuchajcie, myśmy to już kiedyś przeżyli, teraz mi się przypomniało. Na kanale Michasi daliśmy film, i w środku, słuchajcie, nie było głosu. Pamiętasz? Taki challenge to był. To też była wtedy nerwówka. To była sobota, słuchajcie, jak nerwowo było. Film dobrze idzie, nie nagle go trzeba usunąć, żeby dać nowy film, bo głos trzeba podłożyć. No, ale takie sytuacje się zdarzają. Tylko, że nie? Wtedy był zmontowany cały i wszystko było. No właśnie, i to jest ta podwójna robota. Wprawdzie dało się to zrobić, jeszcze mamy czas. Natomiast w tym czasie mieliśmy coś innego zaplanowanego, także... No, ale nie, udało się. Marek, gratulacje. Zakręcam ogórki. Pachną przecudnie. Jak te ogóreczki już tak bardziej się dokiszą i nie chcę, żeby się przekisiły, żeby były nadal mało solne, to ja ich nie trzymam na zewnątrz, tylko do lodówki wkładam i one wtedy, ten proces kiszenia, on się spowalnia i fajnie się one jeszcze utrzymują, takie właśnie mało solne, niedokiszone, przepyszne, chrupiące. Teraz też to jest taki sezon, wiecie, na ogórki mało solne, na kalafiorka, na owoce typu czereśnie, truskawki się już kończą. Wiśnie, ostatnio jakie te wiśnie były przepyszne. Ja nie przypadam za wiśniami, ale te były naprawdę bardzo dobre. No arbuz to w ogóle będzie znowu wchodził teraz w temat. No to taki letni typowo owoc. Także jeszcze raz tylko, tu będziecie mieć link do przepisu na ogórki małosolne. Notabene wykonywane na filmiku przez Marka. Także zobaczcie. Dochodzi godzina 14, a tu proszę bardzo, wszystko gotowe. Miniaturka, mieliście tę okazję już widzieć wczoraj. Film wysłany i zrobiony, także sytuacja uratowana. A Marzena mi tu mówiła jeszcze z moją mamą, dobra, to dzisiaj nie dacie tego filmu i będzie dobrze. Nie, słuchajcie, nie ma takiej opcji. Póki jestem na tej ziemi i mogę funkcjonować, to musi być. Po prostu musi być. No i choćby jak to mi się zaigrało, to musi to być. Dziękuję. No. Także szkoda by było, słuchajcie, żebyście nie widzieli wczorajszej reakcji Marzenki na jej prezent, który miała okazję dostać, na tą całą niespodziankę, na to wszystko, czego nawet nie wiedzieliśmy my z Michasiem, jak to będzie przebiegało. Bo naprawdę ja uważam, że jest to fajna pamiątka. Co mówisz? To było na spontanie. Bo prawda jest taka, że ja jechałem do sklepu z myślą, że będę odbierał jedno zamówienie, ale o całej reszcie to też jeszcze nie wiedziałem. Natomiast cała reszta była na spontanie. Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego daily vloga, to serdecznie zapraszam. Tam włożyłem 2 dni z mojego życia. Ale jest. Wszystko działa, wszystko tak jak trzeba. Myślałem, że dłużej, więcej czasu to zajmie, ale dzięki temu, że już materiał znałem na pamięć, wiedziałem co mniej więcej jak poukładane było. To był moment, chwila. No szkoda, bo jestem w plecy z filmem na kanał Michasi. Jestem w plecy z tym daily vlogiem, którego teraz oglądacie, bo już bym miał go częściowo zmontowany, ale dobra. Ważne, że sytuacja się uratowała. 2.
wyciągnąłem nauczkę na przyszłość. Jak będę na kiedykolwiek na wyjeździe, w życiu nie usunę już materiału. Bo wiecie, tak jak mówiłem, wysłać film, coś tam na nowo, pół godziny. Ale montaż to jest naprawdę potem zapierdziel równy. No i wszystko się udało. A jeszcze pamiętacie, co wczoraj mówiłem w aucie? Że lepiej jak ja sobie to robię, niż ktoś by mi to robił. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś by mi przysłał taki materiał już gotowy, zmontowany, jak ja bym tutaj klnął, jakie by tu mięcha latały. A tak przynajmniej mam pretensje sam do siebie, dzięki temu się czegoś nauczyłem, coś zrozumiałem, że nie wolno nigdy usuwać rzeczy, które jeszcze nie poszły w świat. A nawet jak poszły w świat, to może się okazać, chociaż na YouTubie da się wyciąć coś, jakby tam było niepotrzebnego, to akurat da się zrobić. Natomiast dołożyć się już nie da, nie? No, ale jest wszystko zrobione, uratowane. To teraz się biorę za montaż tego daily vloga, bo Michasia jeszcze jest klasą na lodach, więc mamy chwilę czasu, więc wykorzystam to, żeby zmontować tego daily vloga. O! Słuchamy radia i mówią, że w Koszalinie 16 stopni. Słuchajcie, w radio teraz właśnie oni sami zachodzą w głowę. Jak to jest możliwe, że w Koszalinie 16, a na południu 35? 5. Teraz skoczyło. Żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. 35 stopni, my dotarliśmy na miejsce, tracimy do sklepu na zakupy spożywcze. Przyjechaliśmy tu, gdzie dosyć wybór jest duży, ale no wieje, bo słuchajcie, dostałem się w ogóle alert, że mają być silne burze jednak na Śląsku. Wczoraj już był alert, gwałtowne, ale dzisiaj tak. Dostaliśmy gwałtowne. Alert pogodowy. Ale jakie w ogóle powietrze, dziwny zapach ma. Ale teraz zaczęło tak wiuchać, że no... Jak pierdutnie to tylko raz. No ale dobra, torby bierzemy. No, torba. Ja też biorę swoją i idziemy na zakupy. No na bardzo wieje, powiem wam, tak nie wiało wcześniej. I coś się takie, wiecie, niebo się zrobiło takie, o, niby chmurki, niby coś ten teges, no może coś przyjść, nie? Ale wiecie jak to jest. Przejdzie deszcz, przejdzie burza, jutro znowu będzie 35. I się grzejemy. Przyszliśmy na warzywa, owoce, ale tu jest chłodek, nie Marzenko? Tu się no można niby, przeziębić niby fajnie, z lekcza. Jak jest klima, nie? Ale tutaj termiczny. Już jest bardzo zimno. Co tu fajnego? Jest jakiś owocki? Jejku. A nie, ananasa nie wzięliśmy. Morelki. Jutro no trzeba ananasa. Ale to celowo żeśmy nie wzięli, no. Aha, żeby się ugotowało w aucie, dobra. Ja sobie coś wybiorę. Dzisiaj na obiad na pewno będą szparagi, bo są. Nie wiem, czy nie dokupię jeszcze jednej paczki. Ale powiem wam, że średnio mi tu jest miło, zaczyna być tu za zimno, więc szybciutko myk. O, kliczką może wezmę zieleninkę, czy jest jakiś taki mniejszy kopereczek. Uff, no jest taka. No to nie, takiej ilości to ja im tego nie wezmę, bo one tego mnie przejedzą. One takie małe są. Dobra, to nie biorę koperku, kupię u nas tam w warzywniaku. Matka, ale gwiździ. Chłodnia, jak nic, czy ja wychodzę. A, mój Zasia jeszcze na nagranie potrzebuje. To, nie będę nagrania. Coś tam? Dobra, to weź. No, bardzo ładne kwiatuszki. A zielenikę to chyba kupi jutro w Biedronce, albo gdzieś tam. O, może kokosa bym wziął, ale tu jest tylko w tej wersji. O, tu już coś zmienili, bo są jakieś takie. Nie, a ten nie ma, to jest ciekawe. Ten ma takie coś? A te już nie mają takiego czegoś, nie wiem co kaman. Może z tym wezmę, nie wiem co to będzie. Spróbujemy. Powiem wam, że trzeba uważać na siebie. Właśnie spotkałem takiego pana, który mówi, że on się przygotował, żeby wejść do tych chłodni. Miał z sobą polarek, bo był w ubiegłym tygodniu i go tak ścięło, że był chory. No teraz tak, jak człowiek jest lekko spocony i wejdzie do takiego miejsca, to w momencie po prostu choroba jak nic. Jak zwykle duży wybór rybek, nie wiem, może by coś wpadło. Trzeba byłoby pooglądać coś wędzonego na kolację, o. Śledź. Nie, karp, dziękuję bardzo. Coś wędzonego może by wpadło, ale to muszę porozmawiać jeszcze z osobą zainteresowaną. Halibut, też ładnie wygląda. Wracamy do domu, ale powiem wam, że już tu mówię Marzence. Czuję gardełko.
chyba wizyta w chłodni da się... Ale mnie też coś tak poddrapuje. I to był moment, ale to był taki strzał. Ale to nawet... Ale to nasza głupota była, wiesz? Spotkaliśmy, słuchajcie, pana, który przed wejściem do tej... Mówiłeś o tym? No to ja się nie dziwię, bo naprawdę można się nieźle załatwić. Tam jest taka różnica temperatur w jednym pomieszczeniu, a co dopiero jak się wejdzie z dworu bezpośrednio do tej chłodni, no to... Także Marzuka, jak będę chory, to będzie twoja wina, bo ja tam nie chciałem jechać. Ty sobie myślałeś, że pojedziemy tam po... nie wiem po co właściwie. A co byście tam wzięli z warzyw i owoców? Nie, no głównie ja wziąłem kokosa. Ojca. No ja wiem, znowu łapka w górę. No, tak? Nie, no widzicie, oni mnie wspierają, tak? Wy mnie wspieracie. Ale ja wam właśnie powiem... Żeby Marek potem na mnie nie zwalał, że chory, nie? Tam nawet zimą, słuchajcie, jak się wejdzie w kurce, to czuć nawet różnicę temperatur, nie? Tak, tam nawet zimą jest zimno. Ale powiem wam teraz, no ile tam może być? 5-8 stopni? Jak w lodówce, no, po prostu, ja nie? Ja rozumiem, że warzywa, owoce i tak dalej, nie? Ale kurczę. Nie, no tam musi być tak chłodno. To akurat, słuchajcie, wiecie, no tu nasza głupota, nie? Nie wiem, co ten pan zamierza, bo przez dłuższy czas jeździ i miga, że chce zmienić pas. Nie, on tylko sobie miga pewnie. Ale... Nie, zapomniał chyba, wiesz, włączyć. Po prostu, aha. Nie, chyba zapomniał. Niektórzy słuchajcie tak robią, że skręcą, a potem jedzie na migaczu. No nie, ale dla mnie to jest sygnał, że... Ja wiem, uważać, że uważać. No, bo ja nie wiem, czy on chce jakiś manewr wykonać, czy po prostu tak jedzie od 5 minut, nie? Jak od 5 minut, to znaczy, że nie chce zjechać tam. Ale słuchajcie, co kupiliśmy? Kupiliśmy na kolację rybkę. Dzisiaj będzie rybka... Ale mieliśmy dylematy, słuchajcie. Jak bo zwykle, tak, nie? Dwie ryby. Halibut i maślana. No bo miała być taka ryba delikatna do posmarowania. No ale pani tak zachwala tą maślaną. W końcu bierze tą maślaną i okazuje się, że maślana jest raczej taka do krojenia. Jak polędwica. Mieliśmy dylematy, nie? Jednak zdecydowaliśmy się na halibuta. A ładny, taki tłuściutki. A rybki są zdrowe. Marek, muczando. A wiesz co, ktoś napisał w komentarzu, bo tam, wiecie, komuś tam miał z tym ktoś z kimś nowy problem, że my mu muczymy, to ja odpisuję krótko i na temat, nie? To proszę nie oglądać. I tyle w temacie, no. No co ja tak, zrobię komuś? Tak, no oczywiście. Ale tam coś też są takie komentarze, to nie oglądaj. Natomiast jedna osoba napisała, to jest ich znak rozpoznawczy. Muczenie. Ale nie, naprawdę, słuchajcie, ja tego celowo nie robię takiego muczenia, no po prostu jak mi coś smakuje, to tak, no, tak od dziecka jestem nauczony muczeć. No ale wy chyba też tak, jak się zachwycacie, aha, już wiem czemu, zachwycacie się, czy wam coś smakuje, jakie dobre, jak smacznie ugotowały. Pewnie, są osoby, co ja tego... Ja myślę, że większość tak ma, chociaż na pewno są takie osoby. Dalej, jak ktoś słusznie napisał, to jest jakby nasz rozpoznawczy taki element naszego filmiku. Ale to samo czy nie wyszło? Dalej, przecież to stwierdzenie puknij się, ale po trzecie, trzeci taki rozpoznawczy jakby element czy zwrot w tych naszych nagraniach, to są jajka od szczęśliwych kurek. Słuchajcie, dzisiaj do sklepu wchodzę i chcę jajka, nie? 10 jajek. Pani pyta, czy z wolnego wybiegu, czy klatkowe? Nie, ja mówię, nie, z wolnego nie, wybiegu. Nie, pani się pyta, czy duże, czy z wolnego wybiegu? Tak, ja mówię, nie, 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 z wolnego wybiegu. A, szczęśliwe, tak? Od szczęśliwych kurek. No tak, szczęśliwe, szczęśliwe. Ale przecież byliśmy, słuchajcie, na komunii, tam, wiadomo, na wsi, to nas się pytają, jakie to są te szczęśliwe kurki? Jaka to odmiana? No odmiana szczęśliwych, no i tyle, nie? Nasze króliczki też są szczęśliwe, przynajmniej ja tak myślę, ale no, nie wiem. Chociaż powiem wam, dzisiaj szczęście chyba pryśnie, a już jutro całkowicie, ponieważ dzisiaj, jak teraz przyjedziemy, to od razu George dostaje probiotyk. Rano się schował w domku, więc mówi już, dobra, nie będę go, wiecie, gonił, ścigał. Natomiast jutro idziemy na zastrzyk, nie? Ale co ja wam powiem o George'u, bo ja go obserwuję, jak on po tym zabiegu teraz się zachowuje, no po prostu on ma tak wilczy apetyt, on, ja nie pamiętam, może przez to, że bolało go i... Może go to od dużego czasu boli. Ja po prostu nie wiedziałam, żeby on rzadko przy misce, czy tam przy tym sianie, a teraz non-stop, co chwilę my go widzimy, gdzie jest George w klacie i pieprza, nie? I pije dużo. I bardzo dużo pije. No bo jak się naje? Jeszcze tak powiem, no sorry, że tak powiem, bo to też obserwujemy, jak on robi boby. Kiedyś robił takie malutkie, wiecie, wysrykulki, a teraz takie boby sadzi, nie? Normalnie można biżutery robić. Ja wiem, że teraz dla osób, które nie mają zwierząt, to zabrzmiało dziwnie, co oni robią, obserwują, jakie boby robi królik, ale słuchajcie, to weterynarz nawet każe obserwować, to naturalne dobra, jest. Ba, nawet człowiek powinien obserwować swoje, nie boby.
Bo tu, słuchajcie, tu tyle informacji płynie z tego, że... Można czasami, no właśnie, zacząć... No, jakieś krwawienie albo coś, no, nie? No, w ogóle są... Także no, obserwować się należy. Forma i tak dalej, dobra. Ale tu po prostu tylko chciałam o George'u o tym to napomnieć. No, jeść to teraz je na potęgę. No, naprawdę, tak porównując przed, a po, no to jakby odzyskał apetyt, czy wzmożył mu się... Wiesz co, tam... może on apetyt wtedy miał, ale jak go to bolało, to wiesz, wolał. To on podbiegał do Michy, ale wiesz, dziabnął coś, od razu ucieka, bo od razu... I katar, słuchajcie, zniknął, wczoraj chociaż nie było. Jeszcze ma przedwczoraj było. Natomiast nie ma takich napadów kichania. Marzenka zadowolona, bo wynik meczu 2-2. A już było tak pięknie, że było 1-0, potem 2-1, no ale zremisowali. Na szczęście. Także jest dobrze. U nas, słuchajcie, obiad już jest przygotowany. Ja mam taką wersję, proszę bardzo. Kapusta z niedzieli, jak byliśmy na obiedzie. To z wczoraj. Kata zalipia. Tak, to jest z indyjskiego jedzenia, wczoraj się zostało tyle, więc zabraliśmy mięso. No i dogotowaliśmy jeszcze szparagi. Tu jeszcze będzie bób. Ale nie szparagi. Myślę, że ja całą Michę zjem. Trochę zjem, ale patrzcie, jakie ładne zieloniutkie. Do tego teraz mleko. No jak go zjem, jak się przestudzimy? Wolę tak na zimno. Nie mam boczku i tak dalej, żeby zrobić sobie okrasy, ale trudno, zjem tak. I tak jest też dobre. No a ja jem taką wersję, czyli można powiedzieć, to są trzy kuchnie na jednym talerzu. Kuchnia polska, nie dwie. Kuchnia polska i kuchnia indyjska. To jest zero waste. Nie? No tak. Klatka wyczyszczona. Króliczki teraz mają prima sorti calafon, chociaż ja nie wiem gdzie jest Rupio, gdzieś tam uciekł. George, słuchajcie, w swojej bazie numer 1. Tu balansuje, teraz się myje właśnie. Ale my sobie go zobaczymy, a co tam? George'uś, moje mysiorki, takie mycie no. Nowa klatka to dla króliczków, tak jak już wiele razy wspominałem, wyzwanie, bo nie lubią tego panicznie. Także za chwilę wskoczą prawdopodobnie i będzie, wiecie co, obsikiwanie po prostu, nie? Trzeba swój teren zaznaczyć, sperfumować i wtedy będzie ich domek. A tak to jest taki, wiecie, nie do końca, nie? Bo te zapachy nie są od nich, więc jest jak jest. Także mamy zrobione. U nas, słuchajcie, w domu duchota, chociaż klimatyzacja działała, chłodziła, ale na dworze to się zrobiło bardzo przyjemnie. Upał zszedł, taki delikatny wiaterek, przyjemnie się zrobiło. Nie wiem, czy będzie padało, czy nie, chociaż chmury są, ale nie są takie burzowe, tylko po prostu jakby deszczowe, jakby coś miało padać. Chociaż póki co nie pada, ale jest przyjemnie, zrobił się tak rzeźkawo, no. Także front chyba się trochę zmienił, przeszedł z prawego na lewego i jest dobrze. Chociaż piszecie, że na północy dzisiaj 19 stopni, 16. To mnie bardzo zaskoczyło. A u nas, czyli w Radzie mieli rację, a u nas ciepło i gorąco. Śmiało można powiedzieć, że ja mam się dzień montażu. Aktualnie jestem na filmie od Michasi, który pojawi się już w sobotę, ale muszę go zmontować dzisiaj, zacząć, żeby, wiecie, jutro i piąteczek już nie ma opcji z racji tego, że urodzinki Marzenki. U nas popadał deszczyk trochę, niebo już się zaczyna coś tam przejaśniać. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda. No, powietrze się zdecydowanie odświeżyło. A ja tu, słuchajcie, idę do kuchni, ponieważ Marzenka przygotowała kolację, ale jaką kolację dzisiaj, no, na wypasie. Co my tu dobrego mamy? Mamy pomidorka, ogórek małosolny, jajko, no i słuchajcie, rybka, halibut, dobrze mówię? Tak, Marzenka już zjadła, ja za chwilę będę się brał, bo wiecie, jak ja montuję, to nie jem, bo to potem jest wszystko udziubane, tym bardziej jak jest taka tłusta ryba. A tu jeszcze zostało trochę bobów, więc sobie na pewno potem skubniemy do meczyku. Także taka kolacja wpadnie za. Także ja teraz biorę się za kolację, potem jeszcze wracam do tego daily vloga. No i powiem wam, że króliczki, tak jak mówiłem, już sobie klatkę tak ładnie przystroiły. No ale dobra, no, trzeba im to wybaczyć, nie? Ich teren, więc mogą stroić jak chcą. Ja widzę, że Marek zabrał się za kwiaty. Nie no, słuchajcie, zmywarka zrobiona, jak widzieliście. Nie lubię je rozpakowywać, no ale dobra, trzeba było. Więc teraz... Nie, to tam... Ten kwiatek odłożyłeś. Aha. I słuchajcie, teraz mam okazję, żeby zrobić tego kwiatka.
Ale korzenie już są na bogato. No ja bym jego powoli myślał, żeby wiesz, wsadzić go do doniczki. A ja to bym chciała, żeby tak już rósł w wodzie. Tylko. No to jest robota bezsensowna. A myślę, że on się... Ja się znowu boję tej wody, tej ziemi, Marzena. Przyjdzie znowu. Można, wiesz, świętego A wiesz, Mikołaja. Że w takiej ziemi też mogą być ziemiórki. Ale tu też mogą być ziemiórki. Dam tabletkę i potem po ziemiórkach, nie? Co myślisz? On już tyle przetrwał tych ziemiórek, że... Słuchajcie, tutaj jest, proszę, odsłona pierwszego kwiatuszka. Tutaj jest ten filodendron przywieziony. Tamta róża, ale coś tutaj, nie wiem... Zobaczcie, coś tak przyuważyłam. To, że on był taki pęknięty, ale co zaczynają te liście brązowieć? Ale gdzie? No może od ciepła, od słońca może. Może, natomiast... A podlewasz go? Tak, podlewam co jakiś czas, sprawdzam. Podlewać, żeby się to jest gwiazda betlejemska. Ona prawdzie ma taką ziemię, widzicie? Jakby, nie wiem, jakaś zasadowo, kwasowo i nie, tak dalej. Nie, bo tam był, wiesz co, cynamon. No, ale jakaś taka biała się zrobiła, to jest znowu jakimś powodem czegoś, to wy na pewno wiecie. Ale na razie wygląda, no, nieźle, nieźle. Ładnie sobie tu stoi, tu ma takie fajne miejsce, taki zupełnie półcień na tym odkurzaczu i dobrze się tutaj trzyma w towarzystwie, no właśnie tych. Ale nie wiem, może faktycznie jestem przewrażliwiona. Natomiast, no, coś tu się pojawia, Marek. Wazon umyty w środku, no bo wiecie, tam się robi taki osad, jakby nie było. Ale on jest bardzo fajny, na takiej, to szkło naklejone na takim drewnie. A, plaster drewno, no. Ale jeszcze ta, z taką, widzisz, tą gałęzią? Taką gałąź jest, widzisz. Jakoś tak ten, to lepiej widać. To szkło jest ulane. O, no tak, bo to był taki kawałek drewna i na to ktoś położył szkło po prostu. Bardzo fajnie to wygląda. No, także teraz będę, słuchajcie, mył korzenie, znaczy przepłuczę, nie? Czyli Marek, jesteś za tym, żeby wsadzić monsterę do ziemi? Tak, przed wyjazdem wakacyjnym trzeba wsadzić, ona się lepiej będzie, wiesz, to jest naturalne środowisko. Ja wiem, że ona w tym, ale tam coś powiem wam, wieje, burza będzie. Aż tak, co wiuka, że po prostu aż leżę, ale poskakuje. Ale sam mówiłeś o tym, że przyszedł alert, no nie? No tak, mają być burze, ale słuchajcie, sprawdzałem prognozę jutro Żyleta. Mówisz? Piękna pogoda? Dopiero w sobotę ma coś, jakiś opad się tam pojawić. No to skoro alerty, skoro zaczyna biuchać, to idę zobaczyć i te poduszki może. A, może. Pozdę. A jednak, popatrzcie, jak się rozpadało teraz. No, coś nadciąga, powiem wam, błyska się. Teraz to większy wiatr i nie wiadomo, czy to przejdzie gdzieś bokiem. Tu już wszystko mokre, ale temu się nic akurat nie stanie. Nawet pająki się chowają. Nie wiem, czy to naturalne, czy nie, ale już pajęczyny sobie zeszły pajączki, no i teraz leje. Ale w ogóle się jasno zrobiło. Bo było dużo ciemniej. Widzieliście, rozpadało się na dobre, a ja jeszcze teraz otworzę tego kokosa. No nieźle leje, nie? Ale zobacz, jak tam się jasno zrobiło. Ale no pod kaścia na deszczu. Słuchajcie, otworzę kokosa i pierwszy raz spotykam z takim czymś dziwnym plastikowym. To jest pod tą folią, więc myślę, że to jest, tak powinno być. Myślę, że tu się słomkę raczej wkłada, także ja teraz to rozpakuję i się z wami podzielę tym. Co to jest ciekawego? Powiem wam, że ktoś tu się pieklił, że okna nie umyte. Ładnie będą opryskane. Musiałam wyjść do zobaczyć. Ale wyjątkowo. No bardzo jasno się zrobiło. To jest jasno, że kąpana. Ale wiesz co, bo normalnie o tej godzinie jeszcze jest bardzo jasno. Ale
Tylko, że te ciemne chmury... No bo to przejdzie, nie? Naprawdę. Ja ale tymczasem, myślę... słuchajcie, ja wyjeżdżam do Słowenii. Słowenia czy Słowacja? Zaraz się upewnię. Ale że co, że meczek? Czekajcie, już wam powiem. Ja wyjeżdżam... Tak, ja się... Ale naprawdę, jak tutaj się jaśnia. Ale leje fest. Dobra. Tak, słuchajcie, wracam. A przed chwilą jeszcze widzieliście, jak było ciemno. Tak, do Słowenii. Słowenia, dzisiaj Polska, Włochy, siatkóweczka. Aha. Także niestety muszę ostatni mecz dzisiaj na Euro opuścić. Czasami sytuacje w życiu się komplikują i bywa tak, że pewne zdarzenia wam się nakładają. Musicie dokonać wyboru. Czy mecz piłki nożnej, czy siatkówki. Tak. Słuchajcie, wiadomo, że ja troszeczkę sobie ironizuję i prześmiewczo to o tym mówię. No ale wiadomo, że dzisiaj wybieram Polaków. Ostatnio zarzuty nawet miałam, słuchajcie. Marzena, co z ciebie za kibic, jak nie oglądałaś meczu Polski z Holandią? Bo to przez Marka było. Nie, i słuchajcie, to było tak, że owszem, gdyby była taka, powiedzmy, aura nieodpowiednia, to bym jak się teraz stała, na przykład, tak, nie? I oglądałabym mecz bez wyrzutów, ale po prostu ja wybrałam czas z rodziną. Mecz meczem, Polacy i tak zagrają, jak zagrają, ja na to nie mam wpływu, a po prostu ja wybrałam czas z rodziną i tak wiedziałam, jak grają. Wiem, że bardzo dobrze się zachowali, bardzo dobrze grali, no, że przegrali to nic. No i faktycznie możecie mi zarzucić, że ja nie jestem takim, wiecie, faktycznie kibicem z krwi i kości. No ale jak taka sytuacja się pojawiła... Ale meczek już jest, Marzenko. No meczek jest, ale ja szukam właśnie na kanałach, po kanałach lecę z pilotem, po prostu szaleję. Może nie pokażą konkurencji? No, nie, ja to znajdę. Także ale zobacz, jaka ładna pogoda w Niemczech, słoneczko świeci. A wczoraj padało, nie? Także w takich sytuacjach ja wybieram. Właśnie wybrałam czas z rodziną i zawsze bym tak wybrała. Gdybym miała do wyboru, nie wiem, siedzenie przed telewizorem na kanapie, czy spędzenie czasu z rodziną gdzieś na świeżym powietrzu, na wycieczce właśnie gdzieś tam, no to zawsze wybiorę to drugie. Dobra? Zobacz swoje szyby. A tak niedawno myłam. Dobra, będzie mobilizacja, żeby znowu... Martwiłaś się, że były mazy. Teraz możesz polerować. No, zobaczmy jutro, jak słoneczko rano zaświeci. Takie kropelki, takie centki będą. No tak, jak to u nas na Śląsku, nie? Dobra. No, ja do tego kokosa otwierać. Ciągnąłem tą folię. Mówię, coś tu będzie. A tu jakaś taka podkładka z kolcami. Kawałek jakiegoś metalu. Także prawdopodobnie to nie było z tego, powiem wam. To jakiś taki przypadkowy. Dobra. Także teraz tu ścinam to nożem, otwieram i można się napić. No ja to tak z yerbą się pokazuję, ale ciebie w takim wydaniu to nie widziałam. Kokosik otwarty, bardzo dobra woda. Nie jest za zimny, taki idealny. A ty wiesz, że taka woda jest bardzo zdrowa? Wiem, słyszałem, no. No wiem, że nawadnia bardzo. Tylko, że niekiedy powiem, że można kupić i on jest lekko szczelony już. Taki, wiesz, przejrzały jakby coś ten deseń. Ale ten jest bardzo dobry. U nas przestało padać. Marzenka, słuchajcie, przeskakuje z kanału na kanał, nie? No na Polsacie. Jak to jestem tutaj, a jak... Także z kanału na kanał, nie wiem, jaki tam, czy Polska prowadzi? Tak, na razie z Włochami 2 do 0. Pranie poskładane. My sobie zróbmy wieczorny challenge. Dzisiaj było dużo łapek w górę, ale zakończmy jeszcze ten dzień łapką w górę. Powiem wam, że dzisiaj był nietypowy dzień jak dla mnie. Po pierwsze, wkurzyła mnie ta sytuacja z tym filmem na początku, że nie było głosu. To była pierwsza rzecz. Podwójna robota, nie? Tak, druga rzecz. Praktycznie cały dzień się spędziłem na montażu, siedząc. Siedzę, montuję, także tu już mi po prostu się przegrzewają zwoje. Ale dobra, daliśmy radę, było dobrze, teraz jest wieczór, można wybalansować, tylko dokończę tego daily vloga montować, żeby nie było. A jeszcze muszę, właśnie, słuchajcie, ja wam nie powiedziałem chyba dzisiaj. Wpadajcie na kanał Gotujemy, tam już jest nowe Smakujemy. Link jak zwykle znajdziecie w opisie tego filmu, tym razem będą to Katowice. Jesteśmy w Katowicach, jesteśmy, no właśnie, trudno być, że w śniadaniowni, bo to nie jest do końca śniadaniownia, bo tam podałem i śniadania, tam podałem i obiady i możecie sobie na kawę pójść, właściwie wszystko. Także serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie miał okazji widzieć, to kanał Gotujemy, link jak zwykle w opisie tego filmu, a my wam dziękujemy za to, że byliście z nami, że spędziliśmy wspólnie cały ten dzień, było bardzo miło. Dziękujemy wam, widzimy się już jutro, tymczasem życzymy wam miłego wieczoru, dobrej nocy albo miłego popołudnia, miłego dnia,
w zależności kiedy to oglądacie. Także do zobaczenia, do jutra. Jutro, słuchajcie, czwartek, przedostatni dzień roku szkolnego.